Szczęść Boże, witajcie drodzy po tym czasie delikatnej przerwy. Mam nadzieję, że to nie była przerwa w budowaniu relacji z Panem Bogiem i takiej pracy duchowej, ale jednak 2 tygodnie nie spotykaliśmy się. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy z powrotem spotkać się, z powrotem wejść dalej w ten cykl naszych rozważań formacyjnych, naszej pracy takiej duchowej w tej relacji z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, której de facto wszyscy cały czas potrzebujemy. Bo to jest taki bardzo potrzebny rozwój i nie możemy nigdy poprzestawać i na laurach spoczywać. Dlatego zaczynamy z kolejną naszą konferencją. Wzbudźmy taki spokój, ciszę w naszych sercach, skierujmy nasze serce ku Panu Bogu. Też pomyślmy o tych bliskich, za których dzisiaj chcielibyśmy się w sposób szczególny na tym naszym spotkaniu pomodlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Drodzy, wczoraj zakończyliśmy już oktawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Taki piękny czas, bo jest to czas bardzo szczególny i codziennie, prawda, tak w sposób szczególny rozważaliśmy i powracaliśmy do tych wydarzeń, które można by powiedzieć przeżywaliśmy tydzień temu, a mianowicie zwycięstwa Chrystusa. Jest to piękny czas, radosny bardzo, za oknami widać słońce, świeci, wszystko budzi się do życia. I przeżywaliśmy, prawda, przez te kilka dni tę wielką tajemnicę przejścia ze śmierci do życia. Bo to jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali, że to jest czas i te święta były czasem takiej pamięci i rozważania właśnie tego zwycięstwa, że to życie zwyciężyło i śmierć została pokonana. I tak się zastanawiałem, bo po każdych świętach często można usłyszeć od innych, choć czasami też i sami i tego używamy, takiego znamienitego czy stwierdzenia, zdania: święta, święta i po świętach. I tak szczerze mówiąc zastanawiałem się chwilkę nad tym zdaniem. Bo przecież takie stwierdzenie trochę święta ogranicza, prawda? Ogranicza do czasu odpoczynku, do siedzenia przy stole, do spotkania z bliskimi. I gdy to wszystko się kończy, wydaje nam się, że święta się kończą. I teraz tak sobie pytanie się zrodziło we mnie: czym tak naprawdę są święta? W tym przypadku teraz przeżywaliśmy święta Zmartwychwstania Jezusa. Czyż dla nas, ludzi wierzących, te wydarzenia to nie przede wszystkim czas budowania relacji z Panem Bogiem, czas budowania właśnie tej relacji z drugą osobą? Czyż czas świąt nie jest momentem rozważania, takiej to jest, powiedziałem, na temat Zmartwychwstania i pochylania się nad ważnymi, bo zbawczymi tajemnicami? Przecież dobro wygrało ze złem. Życie pokonało śmierć. I Chrystus za każdego z nas na krzyżu złożył z siebie ofiarę. Trzeciego dnia zmartwychwstał. I tym wydarzeniem ofiarował nam życie wieczne. I drodzy, tak od razu wzbudziła się refleksja w moim sercu. Przecież święta trwają, bo każdy dzień jest dniem świątecznym. Dla nas chrześcijan w sposób szczególny, dlatego że każdego dnia przecież powracamy do tego wydarzenia podczas każdej mszy świętej. Przecież nieustannie na całym świecie na ołtarzu składana jest ofiara. Wtedy była złożona w sposób krwawy, teraz jest składana w sposób niekrwawy, która jest przecież ofiarą
przebłagania za nasze grzechy. De facto w każdej sekundzie na świecie ktoś przyjmuje ciało Pana Jezusa. A ciało Pana Jezusa jest przecież pokarmem na życie wieczne. I nieustannie, można znowu stwierdzić, w każdej sekundzie życia budujemy naszą relację z Panem Bogiem. Dlatego dla nas chrześcijan święta się de facto nigdy nie kończą, bo istotą świąt, ich istotą jest właśnie zwycięstwo Chrystusa. Jest istotą, że miłość zwyciężyła. I Jego miłość ku nam przecież nigdy się nie kończy. Ona cały czas trwa. I to jest czas świąt. Dlatego tak sobie właśnie zastanawiałem się i myślę, że to trochę stwierdzenie, czy to zdanie jest mylne. Nie powinniśmy tak korzystać, bo cały czas jesteśmy w tym świątecznym klimacie, w tej świątecznej atmosferze. I drodzy, jak Wigilię Paschalną usłyszeliśmy w Ewangelii Jezusa słowo skierowane do niewiast. Witajcie. Tak każdego dnia powinniśmy słyszeć je w naszym sercu. Bo Chrystus tym słowem zaprasza nas do swojej misji. Tym pozdrowieniem zapewnia nas, że jest blisko, że nigdy nas nie opuścił. I tak w święta, trochę może teraz w tym roku dość szczególne, bo całe Triduum Paschalne było sprawowane przy pustym kościele, to jednak taką bliskość można było odczuć wiernych. Jednak ta wspólnota nie jest tylko fizyczna, ale jest duchowa i może przede wszystkim duchowa i tego ducha było czuć na modlitwie. I jak się patrzyło, tak jak u nas tutaj w Sanktuarium Serca Pana Jezusa, na pustą bazylikę, to powiem szczerze, trochę tak przeszywało wzruszenie i poruszenie. I ja osobiście inaczej przeżywałem już te momenty, bo nie skupiałem się na tej całej otoczce zewnętrznej, ale starałem się i chciałem się skupić właśnie na istocie, na osobie Jezusa, na początku umęczonego, później złożonego w grobie i w końcu zmartwychwstałego, żeby z Nim te święta przeżywać. I tak jak może to Triduum Paschalne dla nas teraz, w tym roku, tak poranek zmartwychwstania dla uczniów i bliskich Jezusa na pewno nie był prosty. Dlaczego? Można po ludzku pomyśleć, że wszystko się skończyło. Wszystko legło w gruzach. Ich mistrz został zabity. Apostołowie, przestraszeni, ukryli się. Niektórzy bardzo szybko zaczęli opuszczać Jerozolimę ze strachu, bo bali się o swoje życie. I im wydawało się po prostu, że to jest koniec. Nie ma mistrza, plany wszystkie legły w gruzach, nie wiadomo co dalej robić i jeszcze obawiają się oni o własne życie. I tutaj ja chciałem się zatrzymać, bo bardzo imponuje mi i zawsze w tych momentach pochylałem się głębiej nad postacią Marii Magdaleny. Maria Magdalena z drugą Marią jednak postanowiły iść do grobu, aby namaścić jej ciało Jezusa. Jakie powody kierowały? Może trochę z obowiązku, może dlatego, że tak należało uczynić, bo takie były przepisy prawa i chciały wypełnić te przepisy prawa. A może po prostu Maria Magdalena z wdzięczności i z potrzeby serca. Chciała być wdzięczna Panu za to, że jej nie odtrącił, ale Pan okazał jej przecież wielką miłość. I co się dzieje, drodzy, dalej? Nie dość, że zabili mistrza, Jezus nie żyje, to jeszcze na to wszystko niewiastom wydaje się, że ukradli ciało. Nie ma ciała Jezusa. I Maria Magdalena była tak tym wszystkim poruszona i była tak zrozpaczona, że nawet nie poznała samego Chrystusa podczas rozmowy. I dopiero to czułe, pełne miłości Mario, wypowiedziane przez Pana, przecież otworzyło jej oczy. Otworzyło jej zrozpaczone serce. I może w tym Mario, w tym ogrodzie, które usłyszała,
To może usłyszała to Mario, kiedy Pan jej właśnie nie odrzucił. Że to było takie połączenie. Wtedy ta okazana miłość i teraz znowu to czułe Mario. Serce się poruszyło, bo to musiał być Jezus. Ona to usłyszała nie tylko uszami, ale sercem. To musiał być Pan. I dzieje się de facto, można by powiedzieć tak po ludzku trochę, paradoks. W ludzkim odczuciu, bo my lubimy być trochę egoistami, jest paradoks. Ta, która była wielką grzesznicą, staje się zwiastunką dobrej nowiny. To ona przecież była odrzucona i była wzgardzona przez ludzi. A to ona jest wybrana przez Boga, aby ogłosić innym wielką prawdę. Pan zmartwychwstał. I w tę sytuację życiową Marii Magdaleny, drodzy bracia i siostry, pięknie wpisuje się dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3 i wersety od 1 do 8. A mianowicie te zdania Jezusa. Już je przytoczę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I drugie zdanie, które dzisiaj można usłyszeć w Ewangelii. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem. A to, co się z ducha narodziło, jest duchem. I drodzy, Maria Magdalena wiele lat żyła ciałem. Znamy historie biblijne, przypuszczenia, że była wielką grzesznicą. Ale podczas spotkania z Mesjaszem została obmyta jego miłością. I powtórnie Maria Magdalena się narodziła. Ale narodziła się już nie z ciała, ale narodziła się z ducha. Dlaczego? Bo zaczerpnęła ze zdroju łask, jakie Chrystus przed nią otworzył. Chrystus otworzył, a ona skorzystała z tych łask. I nagrodą jej powtórnego narodzenia był fakt spotkania zmartwychwstałego. Bo jej grzeszne ciało i życie umarło, ale narodziło się życie prowadzące do spotkania ze zmartwychwstałym Panem Jezusem. De facto narodziła się z ducha po to, aby sama korzystać i uczestniczyć w chwale zmartwychwstania w życiu wiecznym. I my tymi słowami Jezusa witajcie i pokój wam, bo to też są bardzo piękne słowa, pokój wam, jak Jezus przyszedł do apostołów strwożonych, przestraszonych, prawda? On wszedł mimo drzwi zamkniętych, aby się z nimi spotkać, aby ich pokrzepić, aby dać nadzieję i żeby im pokazać, no, że on żyje. Żeby nie byli zamknięci w strachu swoich serc, ale żeby odważnie wyszli głosić i że Chrystus ich nie okłamał, że Chrystus ich nie zostawił samych, ale to, co zapowiedział, to zostało wypełnione. Dlatego idzie dwa razy. Pokój wam, bo wiemy, że nie było Tomasza, później, żeby jeszcze Tomasz się przekonał, tak samo ich pozdrawia. Pokój wam. Jest to pozdrowienie bardzo czułe, pełne takiej nadziei, że nic im nie grozi. Że jeżeli właśnie narodzą się z ducha, to ciało można zabić, ale ducha nie można zabić. Duch będzie wiecznie żył. Ale to jest warunek, aby narodzić się z ducha. I właśnie tymi słowami Jezus, witajcie i pokój wam, powitał wtedy swoich uczniów i bliskich. I dzisiaj również wita nas. My również jesteśmy nieustannie zaproszeni i zapraszani do obmywania się w zdrojach wody i ducha. I drodzy, to pierwsze obmycie dokonało się podczas naszego chrztu świętego. I poprzez to obmycie staliśmy się dziećmi Bożymi i staliśmy się głosicielami Ewangelii Chrystusa. To jest wielka misja. Zostaliśmy zaproszeni, wszczepieni w misję Jezusa Chrystusa. I nie ma co ukrywać, jesteśmy ludźmi słabymi. I może poprzez grzech często upadamy w tej drodze głoszenia. To pamiętajmy. Słyszmy to słowo skierowane do nas przez Jezusa. Pokój wam, pełne nadziei i słowo, które kruszy
strach, gruszy, zatwardziałość serca, bo Chrystus nam zostawił inne obmycie na tej drodze głoszenia tutaj na ziemi misji, jeżeli upadamy. Mianowicie sakrament pokuty. Jest to powtórne obmycie. Jest to obmycie w zdrojach Jego wielkiej miłości, miłosierdzia. Drodzy, korzystajmy z tego szczególnego daru, który nam Jezus zostawił, abyśmy jak Maria Magdalena wyszli spotkać zmartwychwstałego. Pamiętajmy, drodzy, Bóg nie patrzy na nas, jak patrzy świat. I tak jak widzi nas świat. Jeżeli my upadamy, Jezus przecież nie rzuca w nas kamieniem, ale zaprasza nas do źródła swojej miłości, abyśmy szli i tę miłość głosili innym. Tylko jest taki warunek, to co wtedy uczyniła Maria Magdalena, że Jezus jej powiedział: ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. I co ona zrobiła? Zaufała. Zaufała słowom Pana, oddała się w pełni miłości Pana, obmyła swoją duszę, swoje serce w zdrojach właśnie tej miłości Pana i poszła. Poszła za Nim w pełni. Nie wracała do tego życia, nie kalkulowała, nie myślała, a może, że takie były liczne jej grzechy, dlaczego ta łaska, a że nie zasługuje. Pamiętajmy, że to Pan Bóg wybiera nas przede wszystkim. I my odpowiadajmy na to wybranie. Właśnie tą miłością i tym otwarciem. I niech ta nadzieja zawsze przepełnia nasze serce i nasze życie. Że Pan Bóg jest zawsze przy nas i Pan Bóg zawsze dla nas otwiera te źródła wielkiej miłości. I czerpmy pod dostatek, by można tak powiedzieć, bo Pan Bóg nam nie wylicza, ile czerpiemy tej miłości, bo On chce dawać nam jak najwięcej. Bo to też, co mogliśmy dzisiaj wyczytać w Ewangelii Janowej. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. I tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Dlatego, drodzy, otwórzmy się na ten Boży wiatr. Niech On wywieje z naszych serc to, co jest nam niepotrzebne, to, co jest grzeszne. Stańmy się dziećmi Królestwa Bożego. Dlatego sobie i Wam wszystkim tego właśnie otwarcia życzę, abyśmy nieustannie, tak jak powiedziałem, słyszeli w naszych sercach to pozdrowienie, które zostawił nam Jezus w dniu zmartwychwstania. Pokój Wam. Nie bójcie się. Pan zawsze jest z nami. Podziękuję Panu Bogu za ten czas, za to słowo, które mam nadzieję skierował On do nas. I wcielajmy, starajmy się wcielać w miarę możliwości to wszystko w nasze życie i bądźmy głosicielami, jak Maria Magdalena, dobrej nowiny. Tej prawdy, że Pan zmartwychwstał. I nie bójmy się, co mówi o nas świat, bo świat, to co powiedziałem, zabić może tylko ciało, ale duszy nie zabije. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo dziękuję za to kolejne spotkanie i mam nadzieję do następnego miłego spotkania. Niech na ten czas Pan Bóg Was strzeże i błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.